Tak wygląda 8 osób, które najbliższe godziny spędzi w pustym pokoju. Ostatnia osoba w pomieszczeniu wygra 1000 zł. Co to będzie? Przekonajmy się. Każdy z graczy poza ciuchami mógł wziąć do pokoju jeden przedmiot. Siema, jestem Hubert. Moim przedmiotem jest gitarka, bo ona się nie rozładuje i mogę nią wkurwiać uczestników. Witam, jestem Saga. Moim przedmiotem jest telefon. Dobra, a ile masz procent baterii się pochwali? 30. Siema, jestem Bartek. Mam leżaczek. Cześć, jestem Eris i moim przedmiotem jest telefon. I jeszcze sobie wzięłam pomocnika do pomocy. Cześć, jestem Sepciach. Jestem pomocnikiem. Mam powerbanka. Hej, jestem Alexa i moim przedmiotem jest miś od mojego byłego. Cześć, jestem Agnieszka Kakilerku i wziąłam z sobą karty, żeby się nie nudzić. Siemanko, jestem Wojtek. Do gry wziąłem sobie Uno, po prostu. Teraz pierwsza niespodzianka. Wcześniej nie mówiłem tego graczom, ale z przedmiotu może korzystać tylko ta osoba, która go przyniosła. Oho. Sorry, Eris. Jeżeli ktoś dotknie cudzy przedmiot, odpada. Jeżeli ktoś wykorzysta swój przedmiot do poruszenia cudzego przedmiotu, również odpada. Dobra, jest jeszcze jedna rzecz, o której muszę wam powiedzieć. Za wami jest przycisk. Na razie wam nie powiem, co się stanie, jak go wciśniecie. Mamy czas, jakby co. Zanim przejdziemy dalej, 50% uczestników tego filmu to są subskrybenci mojego kanału. Jeżeli tak jak oni chcecie wystąpić w jednym z moich filmów, koniecznie subskrybujcie i wbijajcie na Discorda. Challenge rozpoczął się, a nasi gracze usadowili się wygodnie na podłodze. Część z nich od razu wpadła na pomysł, że swoimi przedmiotami mogą po prostu przeszkadzać przeciwnikom. I co, ja na przykład mogę mu tak postawić na noc? Takie zagrywki były jak najbardziej dozwolone. Dobra, zagraj nam coś ładnego. Czekałem, aż o to poprosi. Okręt nasz płynął w mgłę i fregaty dwie popłynęły naszym kursem, by nie zgubić się. Siedzimy tutaj 22 minuty. To siedzi, ten siedzi. My dzisiaj prawie nic nie jedliśmy specjalnie. No to byście głodni. Ja my byliśmy nieraz głodni, bo my przeżywaliśmy obozy w lasach. Słyszycie to? Nie boicie się tego? Ja jestem studentem, halo. A możemy później zrobić bitwę na miecze świetle? Nie. A zatańczymy mini Belgijkę, bo tu mało miejsca jest. Co to jest Belgijka? Nie wiesz, co to jest Belgika? Agnieszka i Wojtek postanowili wykorzystać swoje karty, żeby trochę urozmaicić sobie czas. Jak ktoś chce grać, zapraszam do kółeczka. Problem w tym, że tylko Agnieszka mogła dotykać swoich kart, także pokazywała je reszcie i jakoś w ten sposób dawali sobie radę. 1, 2, 3, 4. A co robiła reszta? Ja idę spać. Minuta 43. Zaczyna mi od p***a. Przepraszam. Korzystając z tego, że Saga akurat położył telefon na podłodze, Hubcio zastosował dzikie zagranie. Ale chamstwo! Żebyś baterii nie marnował. Dzięki. Na tym etapie w challenge'u byliśmy już ponad 40 minut i gracze zaczęły interesować tajemniczy przycisk. Wciśnij, Bartek. Jak ty wciśniesz pierwszy, to ja później drugi od razu, okej? Okay? Dobra. Jak mnie wywalą, to przynajmniej spędzę najmniej czasu. No, kurde. Będzie robione? Zrobił to! Dobra, Hubcio, wygrałeś ten oto kostium więźnia. Gratulacje. 69! Funny number! Osoba, która ma ten kombinezon na sobie, może dotykać wszystkich przedmiotów. Oraz ma prawo do jednej wizyty w toalecie. Teraz każde wciśnięcie przycisku będzie powodowało rzut monetą. Jeżeli wpadnie orzeł, to odpadacie, ale za to, jeżeli wypadnie reszka, możecie mieć jakieś jedno życzenie. Ja chcę zgłosić sprzeciw, bo wcześniej jak był wciskany przycisk, no nie? Ten oto paś odsunął trochę do tyłu i mój miś dostał w prawą nóżkę. Sprawdzamy! Ja poszedłem przejrzeć nagranie w poszukiwaniu momentu, o którym mówiła Alexa, a w międzyczasie Agnieszka zastosowała ciekawy manewr obronny. Jo, co to robi? Co to robi? Nie! Ale zapomniała o supermocy, którą wygrał przed chwilą Hubcio. Aha, no tak! Hubcio od razu wykorzystał kartę do zablokowania Sagi, a ja w końcu znalazłem interesujący nas fragment. Zobaczcie sami. No, kurde. Będzie robione? No, jest! Sepcioch ewidentnie dotknął cudzego przedmiotu, także musiał odpaść. No cóż, to niefortunnie, następnym razem się uda. No i w ten sposób pożegnaliśmy się z Sepciochem. Chłopcio, korzystając z kart Agi, chyba rozkładał tarota. Nie jestem pewien. Wychodzi mi, Spoko, to też jest kurwa. No ale szybko mu się to znudziło. Ale byś był kozakiem, jakbyś tam fotasował jedną kartę Uno. Nie wiem, czy wspominałem, ale Hubcio miał być w posiadaniu kombinezonu przez godzinę. Potem czekał nas kolejny challenge, który miał wyłonić następnego właściciela kombinezonu. No więc jego godzina wyglądała tak. Dobra, Hubcio wygrał kibelek. Zapraszam, masz 5 minut. Ile? Ale ulga. No i w tym momencie minęła godzina. Jest 19, czas na jakąś kolację, żeby dowiedzieć się, kto co będzie jadł. Ostatnia osoba na jednej nodze wygrywa. Od teraz. Mogę sobie wymienić nogę, jak chcesz? Nie.
tam walka jest o życie. Wojtek od pierwszych momentów challenge'u gubił równowagę. Co tańczysz za taniec? Noga mi już boli. To se stań, co tam? Ja, dzięki. Jak się stoi? Super. Założyłbym sobie bluzę. Jak dasz radę, to... Ja nie dam rady, stary, pana to. Żebyś nie wyszedł. Niech mi tylko staw nie powypada. Jak nie trudno się domyślić, pierwszy z challenge'u odpadł Wojtek. A, poddałeś się. Zaraz potem na podłodze usiadła Eris. Ale mnie boli noga już. Kolejny był Bartek. Następnie Alexa. Ogólnie ciekawostka, chodzę na siłownię i ćwiczę nogi. Mam zakwasy od miesiąca cały czas, więc mi to nie robi różnicy. Nie czuję żadnego bólu. A chuj. I tym sposobem zostało nam dwóch finalistów. Saga i Agnieszka. Spokojnie, spokojnie, wiem co robię. Saga trzymał się dzielnie, ale w pewnym momencie stosował zakazaną technikę. Ej! A, tak nie można? No nie! No ja! Kombinezon wygrała Agnieszka. Dodatkowo mogła sobie wybrać, co zje na kolację. Jogurt, jeśli będzie bez laktozy. I herbatniki. Spoiler, w sklepie nie było ani tego, ani tego. Także Aga dostała chleb, kiełbasę i napój. Wszyscy inni mieli dostać suchy chleb i wodę. To smacznego? Smacznego! Ale kurwi, kiełbo. O. Dobrze, masz go tam pod nosem. I ja muszę przyznać, że ta kiełbasa naprawdę k***wiła. Nie da się tego nazwać inaczej. Ran, ty zostawiasz? Ty wiesz, w jakim ty jesteś teraz miejscu? Zostawiam na później. Myślę, że jak usnę, obudzę się wokół kart. Takie pole minowe. W challenge byliśmy już ponad 2 godziny, byliśmy już po kolacji, większość graczy chillowała, a Saga kombinował, jak pozbyć się konkurencji. Jakbyś to kurwa. Ale jego knucie miało się szybko na nim zemścić. No, już. Strasznie niemiłe. Ale wiesz, jak mówił papież, żeby przebaczać. Jeszcze ja? Przez kolejne pół godziny Agnieszka i Wojtek grali w karty, Alexa spała, a Bartek umierał w środku. Zbliżaliśmy się już do 3 godziny challenge'u, więc zapytałem graczy, ile jeszcze są w stanie wytrzymać. Czy możemy siedzieć do niedzieli do wieczoru? Ja mogę siedzieć do poniedziałku do godziny 10. No tak sobie myślę, że nie, 2, może 3. Tygodnie? Ile wytrzymam? Do końca mam nadzieję. Czekajcie sobie, ja sprawdzę, jak się u was siedzi. Jakbym tutaj był takim uczestnikiem, ile bym wytrzymał. I co wy tak tutaj robicie? Tak sobie patrzycie sobie tutaj? I dobra, ja rezygnuję, chujamy ten challenge. To żarcik, challenge jest bardzo fajny, tylko po prostu nie dla mnie. Pod koniec swojej godziny Agnieszka poszła do toalety, a w międzyczasie tym razem Alexa starała się udupić chłopcia. Kurwielu, biały misiu. O! Cebularze! Aga wróciła z toalety, a nas czekał kolejny konkurs. Gramy papier, kamień, nożyce. Turniejówkę! Wow! Jaka jest nagroda? Zamówienie z maczka czegoś. Tak wyglądała drabinka, a Aga z racji, że była posiadaczem kostiumu, automatycznie dostała miejsce w drugiej kolejce. Pozostała szóstka, o swoje miejsce musiała walczyć. 2, 3 i... Dobra! 1, 2, 3 i... O, ja ci dam frytkę, jak wygram. 1, 2, 3 i... 1, 2, 3 i... 1, 2, 3 i... 1, 2, 3 i... Jo! W półfinale mieli zmierzyć się ze sobą Chubcio i Bartek oraz Aga i Wojtek. 1, 2, 3 i... 1, 2, 3 i... No i mamy finał, proszę państwa. 1, 2, 3 i... 1, 2, 3 i... 1, 2, 3 i... Dobra, gratulacje! Bartek wygrywa maka oraz... kombinezon więźnia! Jo! Ej, ale pogłosy! Gitar! Zagram mocz. No więc ja poszedłem do Maka. Bartek grał jakieś stare piosenki na gitarze. Tań z nami, tań, dam ci pomarańcze. Imba ciągle trwa, kiedy papież tańczy. A Wojtek spał. I tak minęło dobre pół godziny. Bartuś, to jest twoja wygrana, bardzo proszę. Dziękuję. Oby smakowało. Dziękuję, dziękuję. Przyniosłem też komunalne fryteczki dla reszty graczy. Jakby co nie powiedziałem jeszcze, że to dla was, ale... Trudno! Odpadacie! Jest! Pożartuję, no smacznego. Kiedy już skończyły się frytki, wydarzyło się to. Nie masz się! O nie! Eris odpadła! Eris zajęta frytkami nie zauważyła fortelu Sagi. Posłuchajmy samego zainteresowanego, jak to zrobił. Niby wspólnie jedliśmy frytki, pokojowo. A aczkolwiek, ja w tym czasie... Ale ja zrobiłem tak. Korzystając z całego zamieszania, Agnieszka podłożyła świnie Aleksie. Przewóż na karcie! Co? Nie! Czekaj! Nie! Tak jest,
Aga pokonała kartą Aleksę. To w takim bądź razie wygrywa jeszcze Misia. Nie chcesz go tutaj zostawić, tego kursty Misia? Kursty Misia. Nie gwarantuję, co się z nim stanie potem, ale dziękuję. Wziąłeś im frytki za darmo i zobacz, jak na tym oni nie skorzystali, bo... Pokarało! Kurwa, ej, rzeczywiście mogę jakiś przedmiot wsadzić do frytek i chcesz jedną? Krzesło! I tym sposobem w grze zostało już tylko 5 graczy. Chciałem trochę zniszczyć psychę, puszczając godzinną wersję Baby Sharka, no ale się nie udało. Kto tańczy do Baby Sharka? Bartek korzystał z ostatnich minut mocy kombinezonu. Poszedł do toalety. Zablokował kartami Uno gitarę Hubcia, a na już prawie sam koniec zrobił to. Oddaję karty. Wojtek wyczuł w tym geście podstęp i postanowił sprawdzić, czy wszystkie karty należą do niego. I uwaga, faktycznie znalazł tam jedną kartę Agnieszki. Ale niestety, przesunął ją, używając swojej własnej karty. A to znaczy, że złamał zasady challenge'u. Bartek, czemu zostawiłeś tę kartę? Nie zostawiłem! Zapomniałem o niej! I w ten sposób pozbyliśmy się połowy graczy. Dobra, ale ja się akurat cieszę, że została nas czwórka, parzysta liczba, ponieważ czas na kolejny challenge! Na sam początek challenge'u pozbawimy Bartka uniformu. Musisz oddać wszystkie rzeczy, oddaj fartucha. Do wygrania będzie siuś break oraz kombinezon i coś fajnego do spania. Twoja mama! Słuchajcie, zadanie będzie dwójkowe, więc dobierzcie się w pary. Zgaduję, że to para. Będzie awkward, złapcie się za ręce. Jaki awkward! Ostatnia para, która się puści, dostaje nagrodę. Będziecie się musieli podzielić, są dwie nagrody, więc sobie wybierzecie. To jest śmieszne, bo facet z facetem to nie po bożemu. Co ty pierdo... No i teraz czekamy. A mi się łapa poci. Możecie podbejtowywać, żeby ktoś się puścił czy coś. Ale to jest... What? To wyzwanie miało trwać długo. Żadna z par nie chciała się puścić, dlatego po prostu czekaliśmy. Jak się siedzi? Ogólnie dobrze. W sumie najbardziej to mnie dubsko boli. Ja liczę na to, że terapię poprowadzi Bartłomiej. Ja wiem, że woła na mnie doktor, ale to nieprawda. Ja mam tylko inżyniera. A jak się trzyma Hubcia? Bardzo ślisko. Dajcie spróbować. Podczas gdy Aga i Saga siedzieli w ciszy, Bartek i Hubcio grali koncert życia. Tylko to mi tego feel jacket. I say babe, man's not hot. Hop out the four door with the four four. It is one, two, three and four. Chilling with the corridor. Do you think you can love me and leave me to die? Oh, babe! Ratuję cię! Jako, że żadna z par nie zamierzała dać za wygraną, postanowiłem wytoczyć grube działa. Jako, że nie chcecie się puścić, musimy wam trochę pomóc, to koło zadecyduje, kto wygra. Osoba, która wygra, dostaje możliwość wyboru, czy wybiera matę. Co to nie wymyślił mi tata? Ta mata to było to coś do spania. A kto dostanie kombinezon? Hubcio! Możecie się puścić. Pra, co wybierasz, Hubcio? No, kombinezonik boży. Bartuś będzie spał jak król. Wielkimi krokami zbliżała się północ. Byliśmy w challenge już 4 godziny, a nasi uczestnicy kładli się spać. Ale nie wszyscy. Saga o tym nie wiedział, ale za jego plecami nawiązywał się sojusz. Aga dała Hubciowi swoje karty. Ten położył jedną z nich obok głowy Sagi, a następnie z drugiej strony przybliżył do niego gitarę. Saga dotknął głową karty, a to znaczy, że musiał się z nami pożegnać. Jakich co zrobił? Papatki, kocham was! MVP, Hubcio, co mogę powiedzieć? Hubcio, świętując powodzenie swojego fortelu, wykonał fikoła. I prawie przez to odpadł. Nie, nie dotknąłem. Nie dotknąłem, ale fuk! Co do kurwy? No i została finalna trójka. Po odpadnięciu Sagi nikt z graczy nie zamierzał już iść spać. Wszyscy wiedzieli, że może się to dla nich źle skończyć. Byliśmy w challenge'u już ponad 5 godzin, graczom doskwierało zmęczenie, dlatego zawarli pakt, że każdy z nich wciśnie przycisk i będzie miał 50% szansy na odpadnięcie. Uwaga, ja mam content, ja mam śmieszny content teraz, uwaga. Szybkie przypomnienie zasad. Osoba, która wciska przycisk, rzuca monetą. Jeżeli wypadnie reszka, odpada z programu. Jeżeli wypadnie orzeł, spełniam jej życzenie. Życzenie Bartka było proste. Stawiasz nam godzinę stołu bilardowego. Orzeł wygrywasz, reszka odpadasz z gry. Tak. Bilardzik! Bargolowi udało się zostać w grze, a dodatkowo wygrał bilard. Życzenie Hubcia również było bardzo przyjemne. Po drineczku. Reszka odpadasz, orzeł, drineczek. Żegnamy tego gagatka. Agnieszka również zażyczyła sobie drineczki. Dobra. Przez wciśnięcie przycisku musieliśmy pożegnać się z Hubciem, no i w grze zostali tylko Aga i Bartek.
Żeby wyjaśnić to, co się wydarzy za chwilę, musimy cofnąć się jakieś pół godziny. Kiedy odbyła się ta rozmowa? Jakie jest twoje minimum? Moje minimum jest 500. To się możemy umówić tak, że ty dostaniesz 500 zł, a my się po 250 podzielimy. Bartek, ufając, że Aga dotrzyma warunków z ich rozmowy, opuścił challenge. A to znaczyło tylko jedno. Ajajaj, dobra, czyli Aga, wygrywasz 1000 zł. Rozumiem, że się dzielicie, tak? Tak. Gratulacje. Każdy wyszedł zadowolony. Bardzo. To wszystko. Jeżeli podobał Ci się ten film, to kliknij sobie tutaj. To jest playlista z moimi najlepszymi filmami.